Salon maturzystów, czyli tak naprawdę impreza, która powstała 13 lat temu w głowie prezesa Waldemara Siwińskiego. Przez rok przygotowywaliśmy się, żeby odpalić pierwszą edycję. 12 lat za nami. Cały czas widać to i słychać w tle zainteresowanie młodzieży, w szczególności zainteresowanie nie tylko studiami, ale informacjami od ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, którzy przygotowali zestaw wykładów dla młodzieży na temat najchętniej wybieranych przedmiotów maturalnych, obowiązkowych i oczywiście dodatkowych. Jak widać po zainteresowaniu nie tylko matura, ale tak naprawdę połączenie matury i studiów przed młodzieżą na koniec września, najtrudniejsza rzecz, czyli zadeklarowanie się, które to przedmioty będą zdawali na maturze. No i oczywiście później te przedmioty będą w sposób bezpośredni rzutowały na to, jaki kierunek studiów będą mogli wybrać. Będziemy mieli chyba w tym roku rekord. W tamtym roku było 5 tysięcy młodych ludzi, którzy się tutaj przewinęli przez różne zajęcia, warsztaty w ramach salonu maturzystów. Ja myślę, że w tym roku będzie chyba 8 tysięcy. Musieliśmy przecież wynajmować dodatkowe sale, w których specjaliści z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu uczyli, jak podejść do matematyki, do polskiego, jak zdać język obcy, dobrze, biologię, chemię, duża frekwencja. Te sale są przepełnione. Również na otwarciu właściwie było pełno młodych ludzi. No po prostu bardzo się cieszę, że oni tutaj przyszli, że myślą o swojej przyszłości. Myślę, że tę przyszłość będą wiązali z Opolem i z naszą uczelnią.